idziemy do mojego ulubionego sklepu, czyli do Teywood i kupić pestki dyni do dyniowej zupy. Warzyw już ugotowałam w tej maszynie. Dynię, tą, którą kupiłam, przekroiłam, wydrążyłam. Zaraz ją obiorę i wrzucę do garnka, kochani. Ta dynia to jest z tych dyń, których nie trzeba brać ze skórki. Wystarczy ją tylko wydrążyć, kochani. I pokroić. Tak to wygląda, kochani. Za dużo nie jest, nie. Trochę soli. Znaczy można dosolić, ale zawsze trochę soli. Kochani. Trochę czarnego pieprzu. Ja daję takie o większe kawałki. Odrobinę, kochani, gdzie ja mam, soku z cytryny. Zamykamy biznes. O, tu się włączyło, zaraz wam pokażę. Pokazuję. Tu u góry zatkałam dziurę. I nastawiam, kochani, na razie na 5 minut. 100 stopni, a 95 zrobimy. I na jedynkę i niech sobie, kochani, ta maszyna pracuje przez najbliższe pół godziny. I kochani, żeby Margaeska garnków nie miała, bo ma nawet takie drogie garnki, nie? WVM i to są bardzo dobre niemieckie garnki. Ale jeżeli chodzi o rosół, kochani, to Margaeska używa swojego starego, przypalonego na kuchence, jeszcze jak miała taką nieindukcyjną garnka szybkowara. I tak u Margaeski wygląda właśnie rosół, że w szybkowarze się go robi. Wszystkie składniki się muszę tego... Widzę, że nóżka jest jeszcze nie za bardzo obrana. To twarze wystają, bo rosół gotuje na nóżkach. Nie na kurczaku całym, czy na skrzydełkach, tylko właśnie na nóżkach gotuję, żeby sobie tą nóżkę zjeść. Rosół jest zresztą jedyną zupą, którą Misiek je. Tym sposobem są tam warzywa, 3 nóżki od miejscowego masaża, świeże. Jest włoszczyzna pokrojona, marchewka, pietruszka, pora, seler. I tym sposobem, kochani, tak mniej więcej na tyle tej wody, łyżka stołowa soli. Zawsze można dosolić, kochani. Nie uznaję, moi drodzy, żadnych tam czosnków czy przypiekanych cebul. Nie. Tak to jest. Spora ilość pieprzu. Też świeżego, z grubego. Bardzo dobre jest z tej firmy. Są przyprawy. Używam ich. Mąż też ich używa, bo my gotujemy oboje. Po czym właśnie za pomocą pokrywki. Oj. Tu sobie ustawiam, bo ono nie... No popsuty jest. Może kupić nowy, ale jak tak kupuję, ten nowy kupuję, że i kupić nie mogę. I zamykam, kochani. I nastawiam kuchenkę, palnik na prawie najwyższy, kochani, ten, no jak to się nazywa, sztufę. I czekam, aż zacznie, bo ten garnek po popsuciu wymaga nowej filozofii, także ja tylko umiem go obsługiwać. Jak się zagotuje, to wtedy czekam tutaj już, jak zacznie ostro para lecieć, to wtedy zmniejszam najpierw do 5, później do 3 za momencie, za jakieś 10 minut i na koniec na 1 sobie pyrka, kochani, aż sobie wypyrka. Teraz już nie stuka, nie puka i te 30 minut ta zupka niech tam się gotuje. W międzyczasie, kochani, wstawiłam zmywarkę, naczynia w zmywarce, bo wiecie, rozumiecie, kochani. Inni mają piekarniki wysoko, a my mamy wysoką zmywarkę, ponieważ mój mąż jest mężczyzną myślącym i w związku z tym, że prawie codziennie, jak była większa rodzina, się tej zmywarki używało, a używa się ogólnie częściej jak piekarnika, to no, ustaw się ostrość. O. Częściej jak piekarnika się używa, kochani, to, moi drodzy, stoi u góry. Ile człowiek piecze codziennie? Nie, człowiek nie piecze codziennie. Człowiek, kochani, naczynia wstawia do zmywarki i wyciąga codziennie i sobie krzyża, żeby nie schylać, to zmywarka stoi wysoko. A piekarnik raz na ruski rok, jak się używa, to może być wbudowany na dole, prawda? Piekarnik spokojnie może być wbudowany pod kuchenką. Nie trzeba koniecznie stawiać go wysoko, moi drodzy. Tym bardziej, że mój jest taki interesujący i można piec w górnej części i można piec w dolnej części osobno i można piec dwa różne dania, rybę i ciasto. Jedno u góry, drugie na dole i ten zapach nie przechodzi. To jest jedyny Samsunga taka innowacja i ja tą innowację posiadłam, kochani, rozstawszy się z męża kawalerskim Siemensem, którym się naprawdę przez dobre 7 lat rozstać nie mógł jeszcze, jak mieszkaliśmy. Także musiałam postawić przed faktem dokonanym. Przywieźli ten piekarnik, zabrali tamten piekarnik i ma fajne, co ma jeszcze? Ma super, można w nim gotować. U góry, o tu widać, można z nim gotować na dole i można z nim gotować piec 2. To u góry, dwie potrawy. U góry, jak się tam chleb czasami mąż piecze, u góry czasami mąż chleb piecze i są też 3 różne, jest ciepłe powietrze, jest ogrzewanie z góry, jest rożen. No a tu jest na dole, to jest podwójnie i tu się wszystko ustawia tymi i czas, i w ogóle na razie nie włączałam tego piekarnika, także no i mówię, no ma idealną, jaką ma cudowną funkcję, myje się sam, kochani, myje się sam, wlewa się pół szklaneczki wody do środka, zamyka się go, włącza się mu program na mycie, włącza się start, kochani, i za pół godziny bierze się szmateczkę i się, moi drodzy, wyciera do sucha piekarnik i ma się czysty piekarnik. Fantastyczna rzecz, bardzo polecam. Bo ja jestem gadżeciara i ja bardzo chętnie korzystam z wszelkich możliwości techniki, jakie tylko jakie tylko są dla mnie dostępne na ceny mojej kieszeni oczywiście, prawda? Także tak to wygląda, że poza tym ułatwienia typu jak zmywarka obury, gdzie się faktycznie ciągle korzysta, mimo że ma chory kręgosłup, sama już z siebie mówię, także to jest absolutna normalka, moi drodzy. Tak, kochani, to wszystko się u mnie prezentuje. Tutaj o mnie widać. Z okapu mnie widać. Proszę bardzo, jak stoję przy kamerze i kręcę. Tak nie widać. No, także postanowiłam, żeby dzisiaj nie było tylko moje dłonie, żeby było widać i garnki. O, tak postanowiłam. A jak postanowiłam, tak, kochani, i zrobiłam, moi drodzy. Także tutaj bardzo się pięknie gotuje, a Margaeska idzie sobie usiąść na kanapę i poczytać. Kochani, mój typ na gotowanie makaronu to jest taki, że zagotowywuję wodę w garnuszku i następnie, jak się woda zagotuje, wrzucam makaron do środka, poczekam, aż się to wszystko zagotuje i wyłączam i zostawiam go. No, ten makaron będzie cieniutki, także dosłownie na kilka minutek. Woda, kochani, zaczyna się gotować. Więc ja mam tutaj taki cieniutki makaronik, to nie jest jajeczny, tylko jest Hartweizen. Mam mniej punktów. I możemy połowę spokojnie do garnka wsypać. I teraz dosłownie 2-3 minuty. Czemu człowiek tak robi? Jakby to coś pomogło, nie? A nawet i nie 2-3 minuty, bo już, kochani, się gotuje, jak widać. Wyłączamy totalnie palnik, przykrywamy i za 5 minut odcedzamy. Kochani, makaron odcedzimy. Makaron. Nie, te garnki mają metalowe rączki, ale się nie grzeją. Wrzuciłam, kochani, trochę pestek dyni, żeby je troszeczkę przysmażyć. To moja kuchenka tak piszczy. To jest na dwóch szybkich programach ustawiona. Jak je trochę tak przysmażę, to wrzucę je zaraz do tej gotującej się zupy, żeby smak dyni był intensywny. Resztę też przysmażę później przy rumienie i po prostu już do talerza z zupą się je doda kilka takich przyrumienionych. Mnie to nie pół godziny gotowania minęło, a minęła połowa i zupka osiągnęła, kochani, osiągnęła 95 stopni, czyli tyle, ile ustawiłam. Muszę wam powiedzieć, że jak się urodził mój syn, to kupiłam dla niego Thermomix. Kosztował wtedy 1700 marek niemieckich. Wzięłam go na raty i używałam bardzo długo, nawet jeszcze do całkiem niedawna, aż się wziął i popsuł. To był jeden z tych pierwszych, bo ja kupiłam dlatego, bo mówię, że nie będę dzieciakowi słoiczków gotowego jedzenia kupować, prawda? Nie wiem, co za matką bym była. No jak tak się zepsuł całe, to oddaliśmy do naprawy. Kolega dostał, urodziło mu się trzecie dziecko. Bardzo dobrze dalej korzystają z tego. I pokazały się w Lidlu właśnie ten Monsieur Cuisine, kochani. Ten o. Monsieur Cuisine się pokazało. I mnie się on bardzo spodobał. Bo wszystko, jak widać, można o nim ustawić. Nawet ma wagę, kochani. Tym sposobem zostałam posiadaczką. Chwilę potem, 2 lata potem, wyszedł taki dokładnie jak ten najnowszy Thermomix za 1300 euro. Chyba za 300 euro taki. Z welanem. Ale po co mi taki? I z receptami. No ale po co mi taki? No i się okazuje, że tak samo jak ten super, hiper drogi Thermomix, jak i ten, po prostu szpiegują. W tym urządzeniu robię wszystko, dosłownie ciasto można zrobić, kochani. Upiekłam pierwszego w życiu za jego pomocą makowca, ugotowałam zup wiele, także moi drodzy, właśnie gotuję teraz. To jest taka właśnie urządzenie takie fajne, ciasto na pierogi wychodzi genialne. O, już się rosół, kochani, gotuje. Patrzcie. I teraz trzeba go na trójeczkę. Na trójeczkę go i on tak sobie będzie, moi drodzy, popatrzy jak tam będzie z niego dymiło, jak mocno, to na jedyneczkę i on tak sobie będzie pyrkał i pyrkał, aż się napyrka. Nie wiem, 40 minut, 45 gotuję. Później po prostu wyłączam i zostawiam. On się całkiem dobrze tego, także jedyneczkę można już dać spokojnie i tak go zostawić. Tak go zostawić, niech on tam sobie dochodzi i kochani, zapewniam was, że on otworzę później specjalnie, no bo to też trzeba specjalnego otwieracza. Pokażę wam, kochani, że on nie ma szumowin w ogóle w ten sposób. W międzyczasie zaglądniemy do zupy. O, gotuje się twardo, kochani. Jeszcze ma 3-4 minuty. Zupa, kochani, zakończyła działalność. Czyli po prostu wystartować. O, to jest zmywarka, kochani. Włączyłam krótki program na 35 minut i już skończyła. No więc wystartujemy, tutaj trzymamy i krem zupa w całej okazałości do stołu podano. Smacznego, kochani. Muszę otworzyć garnek, trzeba specjalisty wysokiego, ale nie w talerzu, bo mrozu czeka na mojego męża. Także, oj, sporo jest zagnieżdżone, także wiecie. Dobra. Pokażę wam, że ten rosół, kochani, jest bardzo klarowny. Ach, tam jeszcze kulka się, że wezmę łyżką, pokażę. Nie ma żadnych szumowin. Jest jak, kochani, zwierciadło. Mam nadzieję, że wam się ten rodzaj filmików spodobał i od czasu do czasu mogę dla was gotować, kochani. Pragnę was serdecznie pożegnać i życzyć wam radości, spokojnych dni, radosnych dni. To, co słychać, to jest Meryl, tu sobie ostrzy pazurki o metalowy stół. Pamiętajcie o mnie, przychodźcie do mnie. Do zobaczenia. do następnego razu. Pa, pa! Mua. Mua.